Witam Was w kolejnym vlogu. W tym vlogu będziemy robić, kończyć oczywiście dach. Ale zanim jednak będziemy układać dachówkę, trzeba wszystko pod tą dachówkę przyszykować. I tak u mnie zostały już wykonane pewne rzeczy. Niestety nie udało mi się nagrać tych rzeczy z tego powodu, że nie było mnie jakiś czas na budowie. Dzisiaj chcę Wam to pokazać. I tak, w pierwszej kolejności został wykonany komin. I zobaczycie sobie właśnie, jak on u mnie wygląda. Piec będzie właśnie tutaj w tym narożniku. Tu będzie jeszcze taka ścianka działowa, także on sobie stanie tutaj w takim narożniku. Ale jak widzicie, sam komin wygląda właśnie w ten sposób. Jest on oczywiście tutaj odizolowany od tego fundamentu. Są porobione kratki. Samo wejście spalinowe do spalin jest usytuowane właśnie tutaj z boku. Także tym kanałem trzeba będzie z boku wejść do tego komina. Jeżeli miałbym cokolwiek powiedzieć tutaj o tym kominie, jest on właśnie zrobiony z takich pustaków. To jest chyba na bazie keramzytu zrobione. Ta część wentylacyjna, bo tutaj od lewej strony będzie wentylacja, jest zrobiona chyba bodajże z samego betonu. Same wkładki ceramiczne. Oj, jeszcze słabo się trzyma, ale to trzeba będzie tu przytwierdzić. Są właśnie w ten sposób wykonane. Zobaczcie sobie. To sobie zamknę. Oczywiście machowe będą wydobywane popioły, nieczystości i tak dalej. Te wszystkie kształtki są izolowane taką specjalną watą. Jak widzicie, w środku też jest ta wata. Także na całej długości wygląda to właśnie w ten sposób. A komin był w zasadzie murowany na dwa razy. Mniej więcej do 3/4. I później następnego dnia kolejna część, aby to się wszystko po prostu nie przewróciło, bo to wszystko było świeże, ta zaprawa była świeża. Także na raz, no jest ryzyko pewne na raz murować taki komin. Jak zdążyliście już zauważyć, mam też wejście na dach zrobione. Ja sobie teraz w tej chwili przejdę po drabinie. Pokażę Wam go z bliska. Jest to tak zwany wyłaz dachowy. I to będzie służyć mi do czyszczenia tego komina. Zobaczcie, on jest uchylny na bok. Miał taki specjalny kołnierz. Później jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda z drugiej strony, bo tutaj te ujęcia mogą być kiepskie ze względu na światło. Jeżeli jesteście ciekawi jeszcze, jak wygląda ten strop, to sobie tylko tak zobaczcie. To wszystko będzie tutaj jeszcze przycięte oczywiście. Kolejną sprawą będzie wycięcie okna właśnie w tym miejscu. I właśnie tutaj w tym miejscu będę chciał mieć to okno. Także to trzeba będzie zrobić jeszcze przed układaniem dachówki. No i obsadzić rynny. I tu widzicie rynny, które niedawno zamówiłem. Oczywiście w kolorze dachówki wszystko. Jeszcze taka jedna uwaga, że tam, gdzie jest ta większa połać, oczywiście stosuje się rynny szersze. Tam, gdzie jest ta mniejsza, trochę węższe. Także jest to oczywiście uzależnione od ilości gromadzonego deszczu. Także to jest też bardzo ważne, nie należy o tym zapomnieć. Jeszcze co tutaj widzicie? Tutaj właśnie widzicie te blachy, które będę miał założone właśnie w szczytach. To wszystko jest odpowiednio ugięte w taki właśnie sposób, zobaczcie sobie, żeby żadna woda nie podchodziła pod dach. Także jeszcze Wam to pokażę, jak to będzie zamontowane. Zobaczycie sobie, w jaki fajny sposób to będzie odprowadzało wodę. Będzie się tworzyła taka fajna rynienka pod dachówką. Kolejnym elementem, który chciałbym Wam pokazać, będą właśnie
haki. Haki od rynien, które będą właśnie montowane tutaj wzdłuż dachu. Tak jak wam właśnie pokazuję, tak jak jest ta krokiew. A haki mam już ponumerowane. Jak numeruje się takie haki? Po prostu ustawia się je w taki sposób, że wam pokazuję. Haki ustawia się w taki sposób. Akurat mam je w kolejności takiej przypadkowej, bo mam 6 i 8. 6, 8. Spróbuję znaleźć 7. 7 jest. O. Nie, to wziąłem 9, przepraszam. To dobrze, nic nie szkodzi. Bo możemy sobie zrobić to w ten sposób. Te haki ważne, żeby tu były proste na dole. I rysuje się po prostu, teraz może źle to widać, rysuje się pod kątem, tutaj się znaczy po prostu. Znaczy, ogólnie cały spadek na takiej odległości jak tutaj mam, a to jest jakieś może 8 metrów, wynosi 2,5 cm. Także spadek będzie zachowany, ta woda sobie będzie fajnie ściekać do rynny, która będzie oczywiście tutaj poprowadzona w narożniku budynku. Na stromych połaciach montuje się właśnie takie haki. My to montujemy co drugą dachówkę. Przyczepia się to dzięki temu właśnie dachówka przy mocnych wiatrach nie ma prawa spaść. Tutaj wam pokażę, jak wygląda zrobione właśnie wyjście rynny. Nacina się to po prostu, zagina i w ten sposób się tworzy tutaj odpływ. No i słuchajcie, jesteśmy właśnie w fazie montażu okna. Popatrzcie sobie, jak wygląda to moje okno. Wymiar tego okna to 140x78. Jest to wymiar tutaj zewnętrzny tej ramy. Ogólnie dziurę trzeba wyciąć jakieś 2 do 3 cm większą. Pokrótce wam tylko opowiem, bo nie ma za bardzo warunków, żeby z bliska kręcić montaż tego okna. Okno trzyma się w gruncie rzeczy na takich właśnie przywierconych blaszkach. Trzeba było oczywiście wcześniej wyciąć te łaty, tutaj podbić też łatą, tak żeby można było wywinąć tę folię paroizolacyjną. Można sobie ją ładnie przyszyć takerem. Także widzicie, jak to wygląda. Tutaj jeszcze przyjdzie taki ładny kołnierz przed dachówką, który będzie się opierał właśnie na tym, który otuli to całe okno. Otwieranie w gruncie rzeczy jest na dole. Myślałem, że będzie od góry, dlatego można było je dać trochę wyżej, ale będzie na dole, także wszystko będzie elegancko się otwierać. Już wam pokazuję, jak to wygląda właśnie z tej strony jeszcze. Za chwilę sobie przejdę od środka i zrobię kilka ujęć z wnętrza budynku. A w środku wygląda to właśnie w ten sposób. Widzicie szczeliny, które zostaną tutaj szczelnie przykryte kołnierzem. Od tej strony będzie w kołnierzu taka specjalna pianka, to się później tutaj płytą kartonowo-gipsową zabuduje. Wszystko będzie szczelnie. Jeszcze wam pokażę, jak się ładnie otwiera. O. I właśnie w ten sposób. Także nawet przyznaję, że na moją głowę tutaj wszystko jest ok. Widzicie właśnie. O, nawet nie dotykam, bardzo fajnie będzie sprawdzić to wszystko. Tak to właśnie wygląda. Do tego okna jest jeszcze dokupiona taka fajna roletka, która będzie właśnie spuszczana od góry. Ogólnie powiem wam szczerze, okno jak na ten budynek no, nie jest renomowanego producenta. Cena takiego okna jest połowę
niższa niż innych renomowanych producentów, ale powiem szczerze, jak na budynek garażowo-gospodarczy nie jest źle, także wyjdzie oczywiście w praniu, jak to okno się będzie zachowywać po latach, jak ono będzie tutaj trzymać szczelność i to wszystko, ale myślę, że w dużej mierze zależy to właśnie od precyzji wykonania tego okna, także na to postawimy najbardziej. Jeszcze tutaj Wam pokażę z tej strony właz ten cały, jak to będzie tutaj u mnie się kształtować. Także dzięki temu otworowi i temu naprawdę zyskam sporo światła. Ja tylko jeszcze się przejdę tutaj, pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Całe pomieszczenie zostanie bardzo ładnie doświetlone. A jestem w tej chwili na szczycie budynku i pokażę Wam, jak tutaj się sprawy mają odnośnie tego włazu, który jest zamontowany. Jak to wygląda? Kołnierz będzie tutaj. Jest tutaj taka specjalna pianka, jak widzicie. To wszystko tutaj będzie ładnie otulone dachówką. Ten właz się będzie otwierał na tamtą stronę. Także wyjście będzie tutaj po drabince. I tutaj będę chciał sobie zrobić taką ławkę do czyszczenia komina. Sam komin już Wam pokazuję, jak wygląda. Jest na razie wstępnie tutaj obrobiony. Już Wam powiem, jaka była tutaj przygoda z tym kominem. Po pierwsze, zabrakło nam tutaj tego wkładu jednego. Jak widzicie, inny kolor w ogóle. Trzeba było go dokupić. Tutaj odizolować tą wełną. Później okazało się, że ta jedna czapa, która była, jest tak jakby wylana z innej formy w ogóle niż ta od pustaka. Od wentylacji. Także dlatego po prostu zdecydowaliśmy się na to, żeby zarzucić tu wszędzie siatkę i objechać to wszystko klejem. To zostanie jeszcze oczywiście przeszlifowane, wytynkowane ładnie, także ten komin naprawdę będzie pięknie wyglądał. Może on teraz nie jest zbyt estetycznie tutaj zrobiony, ale jeszcze może będzie kolejna warstwa, widzicie, jeszcze mokre. Jeszcze będzie kolejna warstwa. To się wszystko tutaj wygładzi, wyszpachluje, przetrze. Także uwierzcie mi, z tego jeszcze będzie piękny komin. Mam już wrzuconą jedną paletę dachówek. Tak to wygląda od góry. Ogólnie przyjęliśmy taki system, że codziennie, gdzieś tam wieczorem, będziemy sobie wrzucać taką jedną paletę, żeby się naraz nie zajechać, bo uwierzcie mi, te dachówki są strasznie ciężkie. Najlepiej robić to na kilka osób, rozłożyć tę pracę. Jedna osoba po prostu zdejmuje z palety, druga przenosi je pod budynek, druga osoba wrzuca na rusztowanie i kolejna osoba wrzuca dalej na dach i tak dalej. Najlepiej jeszcze by było, jakby tych osób było cztery, to ostatnia osoba by wnosiła i układała na dachu. Także najlepiej właśnie, jeśli do układania dachówki, do przenoszenia jest więcej osób.